Gmina Wałbrzych we współpracy z Centrum Doradztwa Strategicznego uruchomiła wyjątkową infolinię dedykowaną wałbrzyskim seniorom. Sprawdzamy, w jakim zakresie najstarsi mieszkańcy naszego miasta mogą z niej korzystać. Jak podkreślił prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, nasze społeczeństwo się starzeje. Średnia wieku mieszkańców Wałbrzycha rośnie, dlatego samorząd widzi pilną potrzebę zadbania o seniorów. Od kilku lat realizowane są różnego rodzaju programy, w tym tworzenie nowych miejsc w domach seniora, ale potrzebna jest też oferta dla osób, które wprawdzie mają swoje lokum, ale na przykład czują się źle z powodu samotności. Naturalne jest niestety u ludzi starszych, nie tylko w Wałbrzychu, na całym świecie, również w Unii Europejskiej, po prostu postępująca stygmatyzacja i izolacja. Bez pandemii. Jest pytanie, co z sobą zrobić, do kogo pójść, jeśli ten ktoś jest w ogóle. Do kogo się zwrócić, jeśli jest do kogo się zwrócić. Codziennością w pracy w szpitalu jest to, że albo nie mamy się do kogo zwrócić, żeby na przykład powiedzieć, że pacjent jest w stanie ciężkim, albo wręcz poinformować o tym, że zmarł. I też jak dzwonią do nas, to najczęściej dzwonią do nas dzieci starszych osób w mieście z Irlandii, Holandii, Anglii, Szkocji i całego świata i nie ma tutaj nikogo. I te osoby w wieku senioralnym po prostu są samotne. Dedykowana infolinia ma służyć nie tylko informowaniu o ciekawych wydarzeniach, w których aktywni seniorzy mogą brać udział, to także porady w codziennych sprawach lub po prostu zwykła rozmowa, której często osobom starszym zwyczajnie brakuje. Co ważne, infolinię obsługują wolontariusze, również seniorzy, którzy najlepiej zrozumieją problemy swoich rówieśników. Dla nich również jest to element aktywności, który pozwala poprawić samopoczucie, kiedy pomaga się innym ludziom. To samo środowisko działa dla tego samego środowiska. Ale oczywiście zaraz się nasuwa pytanie, czy wolontariusze tylko są tacymi altruistami, czy tak sami z siebie potrafią. Oczywiście, że tak, ale do tego jeszcze są bardzo dobrze przez nas ponad rok przygotowani do pełnienia tej roli, także do pełnienia roli osoby, która rozmawia przez telefon. Są przygotowani na trudne też rozmowy, tak jak profesjonalnie przygotowuje się takie służby telefonów kryzysowych. To jest bardzo istotne i o tym należy pamiętać, że mamy 45 wolontariuszy w tej chwili tak dobrze w Wałbrzychu przygotowanych. Warto być wolontariuszem, warto pomagać innym, warto działać na rzecz innych, bo to daje zdrowia. Zresztą widać po mnie, ja jestem coraz młodsza i coraz bardziej aktywna, coraz bardziej radosna, bo tak to działa. Jeżeli człowiek się czuje potrzebnym, to naprawdę jest zdrowszym i nie myśli, czy jakaś go choroba dopadnie, czy nie. I dlatego apeluję tutaj do seniorów, żeby jednak na razie ostrożnie wychodzić z domu, na razie ostrożnie się angażować, ale przynajmniej dzwonić do nas, żeby rozmawiać, dowiadywać się, gdzie co się dzieje, gdzie można poszukać jakąś pomoc, ale i wygadać się. To jest bardzo ważne. Infolinia działa pod numerem 746 609 609 w godzinach od 10 do 14. Na telefony poza godzinami funkcjonowania wolontariusze mają oddzwaniać. Projekt zakłada, że telefon dla seniorów będzie działał co najmniej do 2023 roku. Jeśli okaże się, że jest duże zainteresowanie, gmina może zdecydować o kontynuacji projektu.